Wielkimi krokami zbliża się dzień 11 lipca, czyli 70. rocznica kulminacji czystek etnicznych wobec ludności polskiej dokonywanych na Wołyniu rękami ukraińskiej powstańczej armii. Z tej okazji wszystkie kluby w Sejmie chciałyby przyjęcia uchwały o ustanowieniu Dnia Pamięci Męczeństwa Ofiar Kresowian. Wszystkie kluby za wyjątkiem Platformy, która jako jedyna nie złożyła własnego projektu. Wahań polityków Platformy, przyznam szczerze, dosyć trudno jest zrozumieć. Twierdzą oni, że taka uchwała mogłaby nadszarpnąć stosunki polsko-ukraińskie, ale warto zauważyć, że nasz wschodni sąsiad nie ma większych oporów przed stawianiem pomników Stepana Bandery, czyli osoby oskarżanej o ideologiczne wspieranie tego ludobójstwa. Politycy Platformy bardzo żywiołowo reagują, kiedy zachodnie media wstawiają nas w jednym rzędzie z niemieckimi katami z czasów II wojny światowej, ale mają problemy z przyznaniem, że tak naprawdę pełniliśmy podczas tej wojny rolę ofiar. Warto, żeby się wyzbyli z tych uprzedzeń, bo chociaż od II wojny światowej mija już 7 dekad, to tak naprawdę dopiero teraz w światowych mediach naprawdę rozgorzał spór o to, jaką rolę poszczególne narody pełniły w tych strasznych czasach.